Jest nadzieja na to, że Ukraina będzie cała i wolna i jeśli zechce europejska. Pojawiły się informacje, że Julia Tymoszenko będzie chciała startować w wyborach prezydenckich. To dobry pomysł? Naprawdę nie spekulujmy, bo za dużo emocji w sprawie personalnej. Ważne, żeby ci ludzie mieli poczucie, że rządzą nimi ludzie, którzy ufają, którzy są uczciwi. A czy to będzie Julia Tymoszenko, czy to będzie Kliczko, czy ktokolwiek. Oni o tym zdecydują, nie my. A co to oznacza dla Polski? Demokratyczna, cała, wolna i europejska Ukraina to jest najlepsza rzecz, jaką Polski może spotkać. Panie pośle, Paweł Ryska, tylko... To znaczy dla Polski, że Tusk nareszcie zawstydził się swojego zachowania przez całe 2 lata po wyzwoleniu tej samej pani Julii Tymoszenko, o której on tak bardzo lubił gadać, bardzo wiele. Ja już milczę za 10 kwietnia. Pozdrawiam Polaków. Побили, да?